Coinsy na każdą platformę, automatyczna dostawa, a także 7% taniej z hasłem Lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 16 Ultimate Team. Przed nami następny skład z fajnym zawodnikiem, no i jakże mógłbym pominąć kolejną fajną kartę Polaka, czyli tym razem jest to Grosicki w wersji Inform. Bardzo podniesione statystyki, chyba strzały nawet o 6 mu podniesiono, więc karta prezentuje się genialnie, dlatego dzisiaj sobie nią zagramy. Ostatni odcinek z rozbójnikiem Alibabą, czyli z Alabą na ST, przyjął się naprawdę niesamowicie, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Także pamiętajcie, jak wam się ten odcinek spodoba, zostawcie lajka, a ja coś jeszcze pokażę, zanim zaczniemy. Przejdźmy sobie do właśnie karty Alaby, którym ja nadal gram na ST i zobaczcie na jego statystyki. 7 rozegranych spotkań, 14 bramek. On strzela po 2, po 3 bramki czasem nawet w spotkaniu. Zdarzają mu się słabsze mecze, ale naprawdę gra się nim niesamowicie. Nawet bez soczku potrafi huknąć z 30 paru metrów i strzelić przepiękną bramkę, co też widzieliście pewnie nieraz na streamach. A ja teraz pokażę wam, jaki składzik zbudowałem sobie pod naszego Cristiano Grosaldo. Oczywiście koszulka Portugalii nie jest tutaj przypadkowo, także zobaczcie, jak to wygląda. Postanowiłem, że połączymy troszkę Ligue 1 z Bundesligą. Dałem też Roberta Lewandowskiego, dałem Douglasa Costa, jest tu Vidal, Benatia czy Rafinha, który tutaj musi być, żeby było zgranie. Właśnie Rafinha i Doucouré, nie wiem, czy tak się czyta nazwisko tego piłkarza, ale on tutaj jest zdecydowanie dla zgrania. Także tak sobie postanowiłem, może niezbyt drogi skład, ale naprawdę wydaje mi się, że może się grać z nim fajnie. Do tego to jest ta moja ulubiona formacja w tej FIFA, a w zasadzie nawet jedna z dwóch ulubionych, bo jeszcze jedną mam taką, która jest bez skrzydłowych, także nigdy się nie mogę zdecydować. Na początku grałem więcej tą formacją, ale później przerzuciłem się na tamtą bez skrzydełek. Także tak prezentują się statystyki Grosickiego: 88 pace'a, 80 strzałów, 76 dribblingu. Szkoda, że nie ma 4 gwiazdek sztuczek. Niektórzy tak spekulują, że prawdopodobnie w następnej FIFA Grosicki będzie miał 4 gwiazdki skill move. No ja też bym bardzo chciał, ale zobaczymy, jak się będzie grało tą kartą. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz zagram tą kartą właśnie w tej FIFA. Także zobaczymy, jak zagra bez soczku i jak zagra oczywiście z soczkiem od Buni, czyli plus 10 treningu do wszystkiego. Zobaczmy na skład naszego pierwszego przeciwnika. Co my tu mamy? Bundesliga w formacji 4-3-3-4 wariant z Robenem Lewandowskim. A w zasadzie to jest nawet, miałem powiedzieć, że nie Bundesliga, tylko skład Bayernu cały. Ale mamy Piszczka i mamy Leno, także dwóch zawodników, którzy nie są z Bayernu. Jeszcze póki co. Nie no, Piszczek to raczej myślę, że już nie będzie grał w Bayernie. Aczkolwiek Leno, jak myślicie? Pierwsza akcja Grosika w tym meczu, zobaczmy. Jakie przyspieszenie, Grosicki pierwszy stał na bramkę, po krótkim chciałem to wpakować. Ale naprawdę pace'a czuć niesamowitego u niego. Zobaczmy, Grosicki w polu karnym, Grosicki. No nie wiem, czy tutaj nie był faulowany, na pewno czysto nie odebrał mi tej piłki. No i mamy 1-0. Bramka po główce, Ariena Robena, tam jeszcze chyba Lewandowski uderzał pierwsze główką. Naprawdę szkoda, bo była fajna sytuacja przed chwilą, jak widzieliście. Tylko obrońca im przeszkodził w polu karnym. Tak się zastanawiałem, czy gdyby się przewrócił, byłby rzut karny tam na Grosickim. Zobaczmy. Wow, 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 wow. Uderz, uderz, na co czekasz? W ogóle koleś nie mógł opanować piłki. No, troszkę szczęśliwie. No i patrzcie, znowu faulowany Grosicki. Co oni tak się na niego uparli? No, może teraz Grosicki w polu karnym po krótkim słupku i znowu bramkarz broni. No, może teraz, patrzcie, to jest po prostu, to jest pech, to już jest pech. Kolejna szansa Grosickiego i po raz kolejny bramkarz obronił. Może Valbuena, tym razem poprzeczka, jeszcze dobitka będzie? Nie ma nic. No może teraz Grosicki obok bramkarza i w końcu mamy pierwszą bramkę, 1-1, 52 minuta spotkania. W końcu mu się udało umieścić tą piłkę w siatce. Jeszcze raz piłka do Cristiano Grosaldo. Zajście do środka, Grosik strzał, piłka odbija się do jego zawodnika i mamy 2-1. Ale ja tą bramkę zaliczyłbym i tak Grosickiego i mamy rage quit. Okej, okay, a teraz pora dać atrybuty plus 10, ogólnie trening plus 10 do wszystkich atrybutów, tak powinienem powiedzieć, dla Grosickiego. I zobaczcie, jak będzie wyglądała jego karta. 98 pace'a tam chyba było. Tak, 98 pace'a, 90 strzałów, 86 podań, 86 driblingu. To może być bestia, to będzie bestia. Ja to czuję, naprawdę już się grało nim bardzo fajnie, a co dopiero będzie teraz.
I zobaczmy skład mojego drugiego przeciwnika, jak to wygląda. Zlatan Ibrahimović, Griezmann, Lacazette, ale Griezmann chyba nie jest na pełnym zgraniu, o ile się nie mylę. Mamy Martiala w ogóle tutaj na ST jako środkowego pomocnika. Co to za skład dziwny jakiś? Patrzcie, jakie podanie od Grosika do Kosty. Douglas Costa podbiega pod pole karne, zróbmy coś takiego. Tak jest. Zejście do środka, lewa noga miała być lewa i tak po długim ładnie miał zawinąć. Nie wyszło. Dobra, mamy rzut wolny, 19 minuta spotkania. Oczywiście do wolnego podejdzie Cristiano Groszaldo. Ciekawy jestem, czy uda mi się trafić. To by jaja były dopiero, jakby strzelił z wolnego gro... Ojeju, jeju. Co to było? Ojojoj, ten Griezmann, jak mi tutaj ucieka, nie podoba mi się to. Griezmann, pięknie to obronił mój bramkarz. Brawo Mandanda. Oj, to będzie bramka, już się raczej nie pomyli. Tym razem zrobił to samo, znowu ball roll i strzał do pustej bramki. Tym razem mu to wyszło, 32 minuta i przegrywam 1-0 po bramce Lacazette. Zobaczmy, Cristiano Groszaldo rozpędza się. Wjeżdżaj tam, Grosik. Nie daj się, nie daj. I ze strzałem teraz mocy. What the fuck? Dlaczego chciał lobować? Strzel to lewy, strzel. Tak jest, 1-1. Wracamy do gry. 45 minuta. Bramka do szatni, że tak powiem, taka troszkę strzelona. Grosicki tam jeszcze wybiegał. No póki co gra mi się o wiele ciężej niż w poprzednim spotkaniu, bo przeciwnik zdecydowanie lepszy, więc mam mniej sytuacji do wykorzystania Grosickim, ale próbuję, robię co mogę, ale tego pace'a i ten dribbling to czuć niesamowicie. Może Grosicki z dystansu by tak huknął i znowu tam był faulowany, byłby znowu rzut wolny. Oj, to może być nawet czerwona kartka, spóźniony. A tak na piłkę, miał być celowo na piłkę, ale wyszło w nogi od tyłu, no i zasłużona czerwona kartka dla mojego środkowego obrońcy, także no troszkę trudniej będzie w tym meczu teraz. Brawo Grosik, brawo, no i patrzcie, on znowu zostaje sfaulowany i sędzia nic, on uparł się na niego, no jak nic. Może teraz Grosik, słupek jeszcze po rękach bramkarza. Valbuena w polu karnym, słupek, dobitka jeszcze nie trafiona, co się dzieje w tym meczu teraz? Podanie do lewego i to, no to musi być nie, to jest po prostu, nie wiem co tu się stało, szaman metalowych prętów chyba zaczarował całą bramkę. Jak to jest możliwe, żeby te piłki nie wpadały do siatki? I patrzcie, przegrywam 2-1. No niech mnie, nie powiem co. No niestety koniec spotkania, przegrywamy 2-1, po prostu po meczu, w którym... Ja nie mam pojęcia, co się działo, jeśli chodzi o bramkę mojego przeciwnika, w jaki sposób ona była zaczarowana, nie wiem, ale mam ochotę na jeszcze jeden mecz. No dobra, zobaczmy skład mojego trzeciego przeciwnika. Miały być dwa mecze w tym odcinku, ale stwierdziłem, że nie, muszę zagrać jeszcze jedno spotkanie Groszaldo naszym polskim, także zobaczmy. To jest skład taki BPL, tańszy składzik BPL, ale myślę, że też bardzo fajny w sumie. Podoba mi się ten skład, szczególnie na bramce jest mój ulubiony bramkarz Joe Hart. No ale przykro mi Hart, będę musiał cię pokonać naszym Grosickim. Co za początek meczu, by był piękna akcja w wykonaniu Douglasa Costy. O, Grosik, pierwsza bramka, tak jest, 1-0 w 6 minucie spotkania, pięknie. Co zrobił? Ja nie mam pytań, jaki on jest winny, jakie ma odbiory. Ten dribbling jest po prostu niesamowity, ja to będę powtarzał cały czas, bo Grosickim naprawdę gra mi się spoko. Grosicki wjeżdża w pole karne. Grosicki jeszcze... A jak to teraz zrobić, żeby ich ominąć wszystkich? Dobra, zrobimy coś takiego. Słupek! No oczywiście! Na szczęście Robert Lewandowski dobił, a to mogła być kolejna bramka Grosickiego. Tak się teraz w ogóle zorientowałem, że ja nie próbuję praktycznie w ogóle longshotów w Grosickim, także to trzeba zmienić. Grosik, jakbyś tutaj pojechał od połowy, to byłoby fajnie. Aj, nie wyszło to teraz. Patrzcie, Douglas Costa. Piękna okazja do strzelenia bramki, chciałem tak idealnie po długim uderzyć, ale nie wyszło. Mogłem troszkę podejść sobie bliżej, zdecydowanie. Jakieś lagi w ogóle dorwały mnie w tym meczu, zobaczmy. Zejdźmy Grosickim na strzał i to powinna być kolejna bramka. Jak zablokowany, ale jeszcze Valbuena w poprzeczkę. Co się dzieje z tymi metalowymi prętami w dzisiejszym odcinku? Patrzcie, jakie dropy w ogóle są teraz.
No, Grosicki z longshotem i mamy brameczkę, 3-0, 35 minuta, muszę więcej tych longshotów próbować, ale huknął. Kolejne podanie do Grosickiego, Grosicki w polu karnym i kolejna bramka. Mówiłem, że tamten przeciwnik był na tyle trudny, że ciężko było mi się przedrzeć. Patrzcie, co robi Grosicki w tym spotkaniu, to już jest chyba jego hat-trick, o ile się nie mylę. Zobaczmy, Valbuena w polu karnym, ale Valbuena to pięknie zrobił. Mogła być taka ładna bramka, brakło troszkę precyzji. No, będzie jeszcze bramka Vidal i mamy 5-0, 89 minuta spotkania. Piękne podanie od Douglasa Costy, rozklepany koleś. Pomimo tych dropów udało się strzelić kolejną bramkę i pięciobramkowe prowadzenie. No patrzcie, idealnie, to jeszcze Grosicki tam był dalej. Gdybym się uparł, to może jeszcze bym do niego podał, ale nie chciałem już przekombinować. Zobaczmy, Cristiano Grosaldo i to jest kolejna bramka, 6-0. Jakie on ma niesamowite longshoty teraz. Mamy jeszcze fajną okazję z rzutu wolnego, zobaczmy, może Grosicki tym razem strzeli. Proszę cię, pakuj jeszcze z wolnego. Knuckleball shot, Grosicki poprzeczka. Wydaje mi się, że to będzie ostatnia akcja Grosickiego w tym odcinku. Zobaczmy, jak ją zakończy Grosicki w polu karnym. Grosicki zakończył ją bramką. Mamy 7-0. No i to jest koniec tego spotkania. Ja chcę zobaczyć statystyki. Grosicki nie jest man of the match? 5 bramek strzelił. Jakim cudem? No i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobał taki znowu luźny odcinek, zostawcie lajka. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować. Żegnam się z wami razem z Cristiano Grosaldo. Trzymajcie się, na razie i piona.